Nie ma co się delektować zwycięstwem, bo za chwilę możemy przegrać i możemy znowu spaść w tabeli. Dlatego każdy mecz teraz już do końca będzie dla nas bardzo ważny, bez względu na to, z kim gramy. Musimy walczyć i musimy starać się jakieś punkty zdobyć, bo jest ogromny ścisk w tabeli. Rzeczywiście gramy z drużyną, która w tej chwili jest na pierwszym miejscu w tabeli, z drużyną, która przegrała zaledwie jedno spotkanie w lidze. I nie ma co ukrywać, że faworytem nie jesteśmy. Aczkolwiek pamiętamy w tym sezonie tutaj na Mosirze trzy bardzo zacięte mecze z drużynami wyżej notowanymi. Mam tu na myśli Zaksę, Jastrzębski i Skra Bełchatów. I w każdym z tych meczy graliśmy naprawdę fajną siatkówkę i w każdym z tych meczy byliśmy bardzo, bardzo blisko do tego, żeby przypunktować. Jedna, dwie piłki decydowały o tym, że niestety pomimo dobrych widowisk zostaliśmy bez punktów, więc mam nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski i być może będziemy chcieli, znaczy nie być może, tylko na pewno będziemy chcieli sprawić niespodziankę i jakieś punkty urwać w Warszawie, korzystając z wielu rzeczy, z tego, że jakieś tam mają drobne problemy zdrowotne. My na szczęście się już z naszych problemów póki co wytaraskaliśmy. Korzystając z tego, że grali mecz Ligi Mistrzów na wyjeździe i na pewno mogą być troszeczkę podmęczeni, bo grali w przeciągu 7 dni dwa intensywne mecze plus podróż. I korzystając z tego, że na pewno jest trochę więcej euforii u nas w drużynie po ostatniej naszej grze, po zwycięstwach i warto to kontynuować, warto grać na takim entuzjazmie, z taką pasją i z takim zaangażowaniem jak ostatni mecz. I jeżeli się nadarzy sytuacja, to już być bardziej zachłannym na punkty i ją wykorzystać, to czego nam zabrakło właśnie w tych trzech meczach, o których wcześniej mówiłem. Nie. Zawsze przygotowujemy się do drużyny jako drużyny, nie do poszczególnych zawodników. Jeżeli ktoś zrobi zmianę w składzie, to nie jest to dla nas problem, bo jest parę drużyn, które rotują składem. Więc przygotowani jesteśmy na wszystkie warianty. Na grę z Brizardem i Królem, na grę z Kwolkiem, Tilly, Udrysem i Brizardem i na grę z Kozłowskim, Udrysem, Grobelnym i Tillym. Także będziemy przygotowani na wszystkie warianty. I bez względu na to, jakim składem wyjdzie Warszawa, to i tak musimy zagrać my przede wszystkim dobrą naszą siatkówkę, wspomagani przez naszych kibiców. Wtedy dopiero będziemy mogli myśleć o zwycięstwie nad Warszawą. No na pewno zespół z Warszawy jest liderem tegorocznej Plus Ligi, także na pewno jest to trudny i wymagający przeciwnik. Mam nadzieję, że zagramy swoją najlepszą siatkówkę i to pozwoli nam powalczyć z zespołem z Warszawy. Co do mojej sytuacji, no taka jest rola atakujących. No myślę, że to w większości drużyn spoczywa to na atakującym, także chcę jak najlepiej się wywiązywać z moich zadań i mam nadzieję, że dzięki temu będziemy wygrywać. Myślę, że przewagą dla całego zespołu jest to, że nie musimy tutaj wygrać, tylko my chcemy wygrać, tak jak trener powtarza. I wiadomo, że lepiej gra się u siebie, tu się trenuje. Ta hala jest specyficzna, także myślę, że nam pomagała w zwycięstwach tu i pomoże w kolejnych.